Witajcie. Niezmiennie zachęcam Was do obserwowania, subskrybowania moich mediów społecznościowych, a dzisiejszy komentarz poświęcę dwóm politykom, którzy konsekwentnie od lat robią wszystko, żeby Polska była zmarginalizowana w Unii Europejskiej i nie uzyskała należnych Polsce funduszy. Mowa o belgijskim polityku Guy Verhofstadcie, który jest liderem liberałów w Parlamencie Europejskim, oraz Rafale Trzaskowskim, jego przyjacielu, bo za chwilę Verhofstadt będzie gościł na kampusie Polska Rafała Trzaskowskiego. A o co chodzi w ostatnich dniach? Pan Verhofstadt mianowicie oświadczył, że niezależnie od tego, czy Polska wykona wszystkie te kamienie u szyi, czyli kamienie milowe, to pieniędzy i tak nie otrzyma, bo Polska ma mieć zablokowane fundusze i już. A Rafał Trzaskowski w 2018 roku mówił przecież, że dopóki rządzą ci z Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, dopóki Polacy nie wybiorą Platformy Obywatelskiej, pieniędzy z Unii Europejskiej po prostu nie będzie, będą zamrożone. Mówił to kilka lat temu. Ten plan jest niestety, ale konsekwentnie realizowany. Więc jeśli ktoś Wam mówi, że cały ten konflikt o fundusze unijne to jest problem z jakąś praworządnością, po prostu kłamie. To jest zasłona dymna. Chodzi po prostu o to, żeby osadzić w Polsce rząd, który będzie posłusznie wypełniał polecenia z Berlina i Brukseli. I Rafał Trzaskowski to robi, bo skąd ma pieniądze na ten kampus swój? No od Niemców dostaje te pieniądze, z fundacji niemieckich czy fundacji zagranicznych, i tak jest wehikuł. No i właśnie pan Verhofstadt ma przyjechać i ma pouczać Polaków, jak ma się ich słuchać, a Rafał Trzaskowski będzie pokornie kiwał głową. Oczywiście będą to ubierać w jakieś różne opowiastki o praworządności, o demokracji, o wartościach europejskich. Wartości są dzisiaj w Unii Europejskiej takie, że nie ma solidarności. Jest tylko dyktat. Jeśli Polska temu dyktatowi nie ulegnie, to będą właśnie takich ludzi jak Trzaskowski Wam podsyłać, żebyście zaszantażowani tych ludzi wybrali. Nie dopuśćmy do tego, dlatego też Was zachęcam, żebyście zwrócili uwagę na te wydarzenia.